Teatr Lalki i Aktora Kubuś zaprasza na kolejną premierę. Tym razem zobaczymy spektakl oparty na tekście Maliny Prześlugi o nieco intrygującym tytule Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa. Spektakl zaczyna się od niczego, a jego doskonałym dźwiękowym odpowiednikiem stał się wiatr. Poszukiwania były dość długie, no bo i wyzwanie dosyć niełatwe. No bo jak można dopasować dźwięk do czegoś, czego nie ma, do czegoś, co jest niczym, do nica, do postaci, która nazywa się nic. No i rzeczywiście na drodze tych poszukiwań pojawił się wiatr jako zapowiedź czegoś. Jeżeli mamy wiatr, jeżeli mamy ten dźwięk, może zademonstruję. To prawda, że w domyśle jest coś, co zaraz się wydarzy, a nie coś, co już ma miejsce. Że ten wiatr okazał się o tyle skuteczny, że on nie definiuje tego, co się dzieje teraz, tylko on zapowiada coś, co zaraz nastąpi. Dlatego wybrałem właśnie ten dźwięk. Nic nie widać, nic nie słychać i generalnie jest tylko nic. Spokój nica burzy plan dzikiej mrówki, stworzenia kilkutysięcznej kolonii mrówiątek. Na dokładkę pojawiają się Adam i Ewa. Inscenizację w Kubusiu wyreżyserowała Agata Kucińska, reżyserka i aktorka wielokrotnie nagradzana na festiwalach w Polsce i poza jej granicami. Życie się toczy, wykluwają się 3000 mrówek, Adam i Ewa się poznają, zbliżają do siebie i co się wydarzy między nimi dalej, to trzeba by kontynuować albo drugą bajkę na ten temat opowiedzieć. Natomiast nic przechodzi pewną przemianę i w finale spektaklu, którego nie chcę w tej chwili zdradzać, ale w jakimś sensie godzi się ze swoim losem i tworzy z tym całym światem żywym, aktywnym, ludzko-zwierzęcym jakąś syntezę i jakby kończymy harmonią. Na scenie zobaczymy Jolantę Kędźko i Andrzeja Kubesielskiego w roli Nica, Ewę Lubacz w roli Dzikiej Mrówki, Błażeja Twarowskiego jako Adama. Postać Ewy kreuje Anna Domalewska, dyplomantka Akademii Teatralnej imienia Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. To jest jej debiut na deskach Kieleckiego Teatru. Wydaje mi się, że nie ma takiej trudności, której nie poznałabym wcześniej przed teatrem. Bo zawsze są te same problemy, czy zawsze z tym samym trzeba się zmierzyć. To znaczy poznaje się nowych ludzi, trzeba się z nimi dogadać. Dostaje się nową formę, co jest przy każdej produkcji, czy szkolnej, czy nieszkolnej, zawsze jakoś frustrujące, czy radujące. No, zawsze daje jakieś nowe doświadczenie i nowe umiejętności. Ciekawa jest scenografia z dominantą form abstrakcyjnych oraz oryginalne lalki, tak zwane tintamareski, nawiązujące do karykatury osoby, a w technice lalkarskiej łączące się z twarzą aktora. Jest więc i dowcipnie, i ciekawie. A jak kończy się spektakl? O tym będzie można się przekonać już wkrótce. Premiera sztuki Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00.